Pani Grażyno, teraz trochę pytając o inną rzecz, też żeby Pani nie odebrała, że jestem Pani psychofanem, ale wiem, że Pani bardzo dużą część swojego mieszkania w Warszawie spędziła na Wilanowie. I chciałem się zapytać, takie pytanie myślę, którego nigdy Pani, nikt Pani nie zadał. Czym dla Pani jest Wilanów? No wiesz, to jest miejsce dzieciństwa moich dzieci, mojej córki, mojej wnuczki jakiś czas. Jest to takie miejsce, gdzie kiedy ja zaczynałam mieszkać, to dookoła pasły się kozy. Rosła trawa, były bagna, było biednie, ale potem ten Wilanów zaczął rosnąć w potęgę, w beton, w willę. Ja się poczułam troszeczkę osaczona tym wszystkim, więc uciekłam do lasu. Jak Pani jest teraz właśnie mieszkać poza miastem? Nie tęskni Pani do tej metropolii? Nie, bo jestem wiedźma, zbieram zioła po lasach. To jest Pani hobby. Razem z moimi psami i to jest moje hobby.